To jest święta prawda. Ja chcę wam powiedzieć kawałek historii mojego życia. W 2019 roku, w 2012 roku, mając 19 lat, byłem w więzieniu i nikt nawet tam nie wiedział, że... Nikt z mojej rodziny nawet nie wiedział, że tam jestem. I w tym więzieniu nie przyszedł do mnie ksiądz, nie przyszedł do mnie nikt, nie ogłosił mi Ewangelii. Ja po prostu trafiłem na celę, gdzie człowiek czytał Biblię i cały swój żal, całą nienawiść, którą od dziecka miałem jakby do Boga za to, co się dzieje w moim domu, winiałem Boga, że w moim domu są awantury, że mój tata bije moją mamę, bije nas, że pije alkohol, że 20 lat przesiedział w różnych więzieniach. Wszystko za to winiałem Boga i powiedziałem temu człowiekowi, że ja nie wierzę w Boga i nie chcę mieć nic z nim wspólnego, że on widzi takie rzeczy i nic z tym nie robi. Ale prawda jest taka, że mój ojciec miał wybór. On żył bez Boga. On miał wybór się nawrócić, tak jak każdy z nas. Ale on tego nie wybrał. To był okłamany człowiek przez diabła. I ty też jesteś takim człowiekiem okłamanym teraz przez diabła i nawet nie wiesz o tym. I ja też byłem okłamanym człowiekiem przez diabła. Diabeł kłamie. Diabeł jest ojcem kłamstwa. On chce ci wmówić, że Bóg ci zabrał dzieci, że Bóg zabiera kogokolwiek. Bóg nie zabiera życia. Bóg jest dawcą życia. I w tym więzieniu, mając 19 lat, ja sięgnąłem po Pismo Święte. Zacząłem czytać Biblię i na skutek tego, że czytałem tą Biblię, uwierzyłem w to, że Jezus umarł za moje grzechy. A 2 lata do tyłu handlowałem narkotykami, latałem po ulicach, bo takie znałem życie. I nawróciłem się w ciasnej, więziennej celi, gdzie nikogo nie było, nikt nawet o tym nie wiedział. I narodziłem się na nowo. Tam właśnie, wtedy. Ja nawet sam o tym nie wiedziałem, że narodziłem się na nowo. Ja po prostu żałowałem swojego życia grzesznego. Wiedziałem, że jestem w błędzie. Zostałem uświadomiony przez Ducha Świętego, że jest coś więcej, że Jezus umarł za moje grzechy, że Jezus poniósł każdy mój grzech na krzyżu, że On mi wszystko wybaczył. I ja po prostu w to zacząłem wierzyć. Zacząłem przepraszać Go, zacząłem pokutować w tej celi. Święta pokuta. I dzisiaj dzięki temu, że tam zacząłem pokutować, jestem tutaj i mogę wam mówić o tym, czego doświadczyłem. I dzisiaj doświadczam życia, doświadczam Boga każdego dnia. Jezus o sobie powiedział, że On jest prawdą, On jest drogą i On jest życiem. I wszystko poza Jezusem, jeżeli zbuduje swoje życie i nie ma w tym Jezusa, to wszystko runie, to jest wszystko śmierć. To może wydawać się słuszne, ale w konsekwencji twoja droga zmierza do śmierci wiecznej. Dzisiaj możesz przyjąć życie wieczne. Dzisiaj możesz przyjąć przez wiarę to, co zrobił Jezus na krzyżu 2000 lat temu. To jest potężna wymiana krzyżowa. Jezus to był człowiek. On był Żydem, był człowiekiem, w którym była cała pełnia boskości. Ucieleśniony Bóg. I ten ucieleśniony Bóg, Jezus, jako człowiek, jako reprezentant ludzkości, poszedł na krzyż, dał się przybić do krzyża. I tam na krzyżu przybił do tego drewna, do tego krzyża wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze choroby. On stał się jedną wielką chorobą. Rozchorował się tam każdą chorobą, każdym zwyrodnieniem. A to wszystko po to, abyś ty mógł to przyjąć. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. On oddał swoje życie, sprawiedliwe, bez grzechu. Swoją świętą krew, czystą krew oddał. Przelał na krzyżu po to, abyśmy my dzisiaj mogli być zbawieni, uratowani. Abyśmy my mogli doświadczyć tej wymiany krzyżowej. I to jest potężne. Ta Ewangelia, ta dobra wiadomość, że zamiast mnie i ciebie, tam na krzyżu Jezus umarł naszą śmiercią. Po to, abyśmy my mogli przyjąć to, na co On zasłużył. I to jest właśnie wymiana krzyżowa. I jeżeli ty to przyjmiesz, to jest mocą Bożą w twoim życiu. To jest potężna moc, która może podnieść twoje życie, może odmienić twoje życie, może ciebie uratować od piekła. I to jest jedyna droga. Jezus jest jedyną drogą i Jezus jest jedynym ratunkiem. I Jezus też jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Nie można się modlić do kogo... Nie można przyjąć zbawienia inaczej jak przez Jezusa. To On to wszystko zrobił dla nas. Dzisiaj możesz podjąć decyzję.
że wybierasz życie i przejść ze śmierci do życia. Bóg położył przed tobą wybór. Bóg daje ci wybór, masz wybór. Możesz to odrzucić, a możesz to przyjąć. Jeżeli to odrzucisz, to sam na siebie ściągasz potępienie i pójdziesz do piekła. Nie dlatego, że Bóg jest taki zły, że On wysyła ludzi do piekła, ale dlatego, że człowiek zgrzeszył, a karą za grzech jest śmierć. I nie ma ani jednego sprawiedliwego człowieka tutaj na ziemi. Wszyscy zgrzeszyli. I ratunek dla człowieka jest w Jezusie, w Jego ofierze. I to jest rozwiązanie dla człowieka. I nie ma innego rozwiązania. Możesz dzisiaj to przyjąć do swojego życia i to może stać się mocą Bożą. Bo ta Ewangelia jest mocą Bożą. I możesz dzisiaj myśleć, co oni tu robią. Bo tutaj już słyszałem różnych ludzi, jak chcieli wzywać na nas policję, śmiali się z nas i tak dalej. Ale Bóg mówi, że Bogu właśnie upodobało się tak zbawić ludzi, tak uratować ludzi przez głupie zwiastowanie. Musisz uniżyć się w swoim umyśle, że w ogóle to, co robimy, to jest dzieło Boże. I tak Bóg chce ciebie zbawić, nie inaczej. Musisz się uniżyć, bo na dzień dzisiejszy jesteś sam dla siebie Panem. Jesteś Bogiem dla swojego życia. A tak nie powinno być. I przez to mamy tyle problemów, że wybraliśmy niezależność. Jeżeli chcesz doświadczać życia, to musisz narodzić się na nowo. Możesz narodzić się na nowo, bo Jezus za to zapłacił. Jego Duch może zamieszkać w tobie. Ten sam Duch, który zbudził Jezusa z martwych, On mieszka w nas teraz. Realnie. I On realnie chce zamieszkać w tobie, w każdym człowieku. Bóg chce, aby każdy człowiek był uratowany. Ale diabeł kłamie. Diabeł dalej kręci ludzi tutaj. I teraz możesz słyszeć różne myśli na nasz temat. I wiedz, że diabeł będzie robił wszystko, abyś nie był zbawiony. I abyś dalej żył w swoim światopoglądzie. I żebyś dalej miał swój plan na życie. Życzę ci, żebyś poznał Jezusa osobiście, tak jak ja poznałem i tutaj moi przyjaciele. Amen.